W 12. edycji konkursu grantowego w ramach Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego złożonych zostało 99 wniosków na łączną kwotę blisko 670 tysięcy złotych. Ostatecznie po weryfikacji formalnej i merytorycznej, która odbywała się poprzez pracę komisji, przyznano 74 granty na kwotę 280 tysięcy, blisko 280 tysięcy. To pokazuje, jak bardzo oczekiwania stowarzyszeń odbiegały od możliwości funduszu grantowego. Ale cieszy nas również to, że tych pomysłów jest bardzo dużo, że mamy z czego wybierać. Bardzo cieszy nas, że pojawiają się nowe inicjatywy, nowe stowarzyszenia, bo tak jak podkreślam przy każdej okazji, chcemy być inkubatorem, a nie respiratorem dla tych już sprawdzonych marek. Mamy taką perełkę, którą zawsze przywołuję, jak Galeria Bezdomna, która zaczynała swoją drogę na rynku ostrowskim właśnie z funduszem grantowym. Dziś przy trzeciej edycji, która pewnie będzie z jeszcze większym rozmachem niż do tej pory, jest to marka na tyle sprawdzona i na tyle rozwinęła skrzydła, że chyba już wrosła się w to życie kulturalne. Życzyłabym sobie takich przedsięwzięć jak najwięcej. Ostrowskie Stowarzyszenie Ocalić ze Zapomnienia otrzymało już po raz kolejny granta z funduszu grantowego. Natomiast wzięliśmy sobie do serca to, co mówiła pani prezes, że ma być to promocja nowych wydarzeń, nowych przedsięwzięć. W związku z tym tym razem wyszliśmy z nową propozycją. Ma być to Ostrowski Dzień Kolekcjonera. Mamy w założeniu taki pomysł, żeby w jednym miejscu zebrać osoby, które pasjonują się różnymi rzeczami, bo wiadomo, kolekcjonerstwo kojarzy się z monetami, z pieniędzmi, ze znaczkami pocztowymi. Natomiast w czasie półtorarocznej działalności naszej do tej pory okazało się, że w Ostrowie jest wielu pasjonatów, którzy parają się czasami bardzo dziwnymi dziedzinami i to wszystko chcieliśmy pokazać w jednym miejscu. Miałoby być to wystawa, miałoby być to miejsce wymienne, ale też miał być to cykl wykładów, które częściowo być może będą powtórzeniem tych naszych comiesięcznych spotkań, a częściowo na pewno będą to nowi goście, nie tylko zresztą z Ostrowa, ale mamy też pomysł na to, żeby ściągnąć dwóch kolekcjonerów z Polski.